KFBO zgłosi tezę mówiącą, że audytor nie może sprzedawać produktów IT. Dlaczego? No, dla nas jest to oczywiste. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której audytor po wykonaniu audytu przedstawia raport klientowi. W raporcie tym są różnego rodzaju zalecenia i następnie po jakimś czasie przybiegają do firmy handlowcy audytora od produktów IT i mówią, że mają tutaj akurat świetne rozwiązania, systemy, oprogramowanie, wdrożenia, które pozwalają wdrożyć zalecenia poaudytowe. Proszę powiedzieć, co w takiej sytuacji pomyśli sobie klient o niezależności audytora, co pomyśli sobie o korelacji wyników audytu, raportu poaudytowego z prowadzoną polityką handlową w zakresie produktów IT. No, odpowiedź jest oczywista. Proszę Państwa, albo można być audytorem, albo dostarczać produkty IT. No, czy na przykład główna księgowa może być jednocześnie biegłym rewidentem i badać bilans w swojej firmie, czy na przykład budowlaniec może być jednocześnie inspektorem nadzoru budowlanego dotyczącym, pracującym na tej samej budowie? No nie, albo się jest księgową w danej firmie, albo bada się tam bilans, albo jest się budowlańcem, albo jest się inspektorem nadzoru budowlanego. Tak samo i tu w IT, albo się dostarcza i wdroża rozwiązania informatyczne, albo się je audytuje. Jeżeli audytor chce mieć status audytora niezależnego, a my w tym kierunku idziemy i niezależność i obiektywizm pracy jest naszym priorytetem, to nie może sprzedawać produktów IT, systemów oprogramowania, czy prowadzić wdrożeń. Panie doktorze, jak pan uważa, ceny audytów powinny być stałe, czy powinny być zmienne? No oczywiście zmienne. Proszę pana, jest inna ilość pracy przy projekcie w banku, w którym infrastruktura obejmuje 20 serwerów i stacji, a inna przy banku, w którym jest ich 200. Inna ilość pracy powinna implikować różne wyceny dla tychże banków. Ustalanie ceny na pewnym stałym, uśrednionym poziomie oczywiście jest korzystne dla tych dużych banków, dlatego że ta średnia jest niższa od typowych ofert dla nich, natomiast niekorzystne dla banków mniejszych i średnich, dlatego że podciąga tę wartość w górę w stosunku do oferty, którą by te banki otrzymały. Czy generalnie nasza polityka handlowa w obecnym czasie opiera się na inwestycji w przyszłość. Znaczy mamy niskie marże, wszyscy wiedzą, że wyceny naszych audytów są atrakcyjne, ponieważ nie jesteśmy skoncentrowani na zarabianiu w tej chwili, ale na nawiązaniu jak największej liczby kontaktów projektowych z bankami spółdzielczymi. Nasza polityka dotyczy przyszłości i audytów bezpieczeństwa, które zgodnie z punktem 22 rekomendacji powinny być robione w bankach do końca świata i dzień dłużej. Dlatego teraz nie koncentrujemy się na zarabianiu, tylko na nawiązywaniu jak największej liczby pozytywnych kontaktów, tak żeby w przyszłości, kiedy już przeminie temat rekomendacji D, móc być nadal wiodącym audytorem banków spółdzielczych, tym razem w zakresie audytów bezpieczeństwa. KFBOS, oprócz doradztwa, prowadzi działalność edukacyjną. Czy planują Państwo w najbliższym czasie jakieś szkolenia czy konferencje? Tak, jak najbardziej. Zrobiliśmy bardzo interesującą, przynajmniej mi się podobała, imprezę wiosną w Kielcach. Seminarium technologiczne dla banków spółdzielczych. To była impreza zorganizowana we współpracy merytorycznej z Bankiem Spółdzielczym Kielce, Bankiem Spółdzielczym Barlinek i Bankiem Spółdzielczym Jastrzębie-Zdrój. Cechą wyróżnikową tej imprezy było to, że 75% wykładów to były wykłady ludzi z banków spółdzielczych. Ja i kolega zrobiliśmy 2 czy 3 wykłady, natomiast 75% wykładów to byli prelegenci z banków spółdzielczych. To był głos środowiska banków spółdzielczych. To była impreza, na której nie było sponsorów, nie było promotorów, nie było wykładów, czasu antenowego, reklamowego.
Natomiast była to impreza merytoryczna i planujemy kolejną edycję takiej imprezy pod koniec listopada, również w tej samej formule. Dotyczyć będzie ona rekomendacji D. Będzie zorganizowana pod hasłem, co banki najczęściej robią nie tak i jak to poprawić. Tam też będziemy chcieli podzielić się naszymi uwagami, nas, członków zespołu audytorskiego firmy Kerberos Ochrona Informacji, wynikłymi z wykonania kilkudziesięciu audytów i z obserwacji pewnych typowych problemów na tych audytach. A więc jest to pewne doświadczenie praktyczne, wynikające z tego, co widzieliśmy w bankach spółdzielczych małych i dużych. Oprócz tego ponownie zaprosimy do współpracy, do kooperacji banki spółdzielcze i poprosimy prelegentów ze środowiska BS-ów. To tyle, jeśli chodzi o seminarium jesienne, natomiast niebawem we wrześniu, 23 września, planujemy zorganizowanie dwóch wykładów, właśnie poświęcono dwóch krótkich wykładów. Jeden będzie rano w Poznaniu, a drugi w okolicach w porze obiadowej w Zgierzu, zdaje się, pod Łodzią. Ja będę miał przyjemność prowadzić te wykłady, krótkie, półtora-dwugodzinne wykłady połączone z dyskusją na temat tego, na tenże właśnie temat, czyli co naszym zdaniem najczęściej banki spółdzielcze robią nie tak, jeśli chodzi o rekomendację D, jak sobie z tym radzić, jak rozwiązywać takie typowe problemy, które już na tych kilkudziesięciu audytach zaobserwowaliśmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.